Dzień dobry, totalnie oszalałem. Nie wiem, o co ci jeszcze chodzi. Moje cudeńko, nowe nabyte. W przyszłym roku będzie któregoś z was, drodzy widzowie. Co? No. Pojeb... się. Już nagrywacie? Tak, to cały czas leci. Dobra, ogólnie zacznę do tego, że nasza historia znajomości zaczęła się w momencie, kiedy na Herkulesie się spotkaliśmy. Tak, takie był znajomość z dupy, że ci powiem. Z dupy, nie? Na zadzwoniłeś, żebym przyjechał. No ty nie chciałeś przyjechać, nie miałeś czasu, byłeś zmanężowany, nie? Gadaliśmy o tym aucie, którym w ogóle nie było gotowe, gdzie był zgubiony kluczyk, auto stało przez rok w ogóle niedotykane. Robertowi zawsze się to auto podobało, tak. No i potem był motyw. Kiedy auto było skończone, odpaliło i Robert mówi, ty, jadę oglądać inne auto, jak tamte mi się nie spodoba, to przyjadę po twojego Nissana. Mówię, ale jeszcze nawet go w sumie nie widziałeś. Widziałem na zdjęciach, podoba mi się. No i to w sumie była jedna z szybszych takich chyba transakcji. Ja myślę, że inaczej, jechałem po zupełnie inny samochód. Maciek wtedy jakoś tak się złapał. O Audi S5 S3 w sedanie. Tak. Tamto okazało się niestety ulepym, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że kiedy Maciek się odezwał, że auto mu odpaliło i mówi, ty Robert, ty nie chcesz tego mojego Nissana? Tak sobie pomyślę, nie, to ty napisałeś. Aha. A ten twój Nissan już chodzi? No, czy już ja mówię, no odpalił. No, bo... Ty, to ja wpadnę go dzisiaj zobaczyć. Dokładnie. Chcę go sprzedać, ja mówię, nie chcę, ale mogę. No i tak wyszedł, no i stoi tu pomysł na to, żeby zrobić auto, które powiedzmy w przyszłym roku na jakimś tłustym zlocie. Nie dość, że zrobi robotę, to jeszcze... Może trafić do kogoś. Tak, do jednego z widzów. I jak to dokładnie będzie, to tam wszystko trzeba dalej. Natomiast nie teraz... O tym nie teraz o tym mowa, powiedz bo jest chłopie... pierwszy dzień, kiedy tak, to jestem dopiero... zajarany, ręce mi się trzęsą, bączek był, ty bączek no, nawet, pożegnalny. Nawet ja się... było ze 6 tych bączków. No, a ja się przywitałem, auto pięknie, pięknie zacina, mimo że, słuchajcie, tylne koła są jeszcze nieubrane w oponki. Dlaczego? Dlatego, że mają szerokość 15,5 cala i tak przed chwilą tu byli znajomi u wulkanizatora, brakuje koło cala, pół cala, żeby... łapa mogła założyć te opony. Było to założone na samym początku, jeśli jak jeszcze nie były pomalowane. Teraz nie wiem, czy się boją, czy jest jakiś problem, ale da radę. To najprawdopodobniej chyba, znaczy chyba, na pewno pierwszy custom JR-u w Polsce. Brzmi to trochę dziwnie, bo tania felga zrobiona na coś, co jak dla mnie wygląda naprawdę bardzo fajnie. Pokaż, że tu tą felgę. No właśnie, pokazuj. Wygląda na serio bardzo fajnie, tak jak jest zrobiona i wszystko. Wiadomo, no... Nie jest to koło, które nie wiadomo jest dostosowane do prędkości 400 na godzinę, ale do naprawdę do zwykłej jazdy. Ty tu upalacie te swoje poszerzki, nie? I myśmy też na poszerzanych kołach i driftujemy wszystko, nigdy się nic nie poddało. Także naprawdę, no jest to przemyślane, a koło naprawdę wygląda zajebiście. I to jest taki mały wyznacznik tego, że nie trzeba dać za koło 15 tysięcy, tak, żeby wyglądało fajnie. Ale dobra, opony oponami, to już mój problem na głowie. Mam nadzieję, że jakaś może firma wulkanizacyjna się zgłosi, która będzie miała na tyle duże jaja, kochonec, żeby powie, dobra, na szczęście nie moja już. No, już ten się już cieszy. Natomiast słuchaj, no niestety, to jest projekt. To jest projekt, który powstawał ile lat, tak szczerze? Ja kupiłem auto 5 lat temu dokładnie. Mhm. Było srebrne wtedy, bez niczego, było to totalnie Ameryka, auto było sprowadzone wtedy parę lat wcześniej do Polski. No i potem w sumie jak kupiłem to auto, nie miałem planu, dla mnie 350Z było kiedyś tak idealnym autem, że nie miałem na to jakiegoś większego planu. Po prostu chciałem tym jeździć i w ogóle, wiadomo, pierwszy event, drugi, no i już potem to poszło, nie? Jako pierwszy w Polsce najprawdopodobniej, no jak się najprawdopodobniej, na pewno jako pierwszy w Polsce zrobiłem 350Z w Rocketbunny. Niestety idąc w Rocketbunny, to jest mnóstwo w ogóle innych rzeczy do roboty. Pojawiają się potem problemy z kołami, ze wszystkim, żeby to wszystko skręcało, klapka działało, nie ocierało. Wszystko. To naprawdę, to są poszerzenia, nawet głupia klapka od wlewu musi mieć dobrą, wiadomo jak się klapka otwiera, musi mieć swoją powierzchnię otwierającą. Nie? Także tu naprawdę pojawia się kosmos problemów, patrząc na to, że niestety to wszystko jest z laminatu tak samo. Więc to wszystko gdzieś tam pod wpływem temperatur się gdzieś tam może zniekształcić. Tu akurat jest auto świeżo pomalowane praktycznie w zeszłym roku. Przejechało w tym lakierze z 3000 km. Na zawieszenie zrobione tyle, co w sumie kręciliśmy bączki tu przed tym, więc może z 200 metrów, bo zawieszenie jest fajne, fajne. To jest całkowicie nowe. Ogólnie auto jest przygotowane właśnie bardziej, żeby Robert sobie go dokończył pod niego. Bo ja z auta korzystałem bardziej korzystam z jego mocy, z jego wizualności i środka. Wygląda jak dla mnie
zajebiście. Wygląda kozacko, jest tak masakrycznie, ma tłusty tyłek jak młoda Jennifer Lopez, wiesz o co chodzi, jest po prostu... No, nawet bym ją pokazał. Masz ją w telefonie. Nie, nie, ale naprawdę, no auto jest wiadomo do dopieszczenia, dlatego to stoi w do dopieszczenia. W tak zajebistym Słuchaj, miejscu, jakim tutaj. Mój plan, powiedz czy się mylę, ja bym chciał tutaj Airride'a wsadzić. Był. Ale ja bym chciał porządnego... No tak, jest tak. Trzeba zrobić wnętrze. Mam nadzieję, że może jakaś firma, która zajmie się wnętrzem, się do nas odezwie. Wnętrze Airride, dopracować szczegóły takie... Chłopaki z Motospa poradzą sobie, myślę, z lakierem, żeby jeszcze bardziej błyszczał. Chcemy go okleić w barwy wojenne autocholików i tak dalej. Z rzeczy, które ja bym chciał zrobić, to na pewno przejrzymy go sobie na hamowni, czy go schamujemy, wiesz. No, sam jestem ciekaw, delikatnie może... Sam jestem ciekaw, bo przez 5 lat ja tego auta nigdy nie hamowałem, bo nie miałem takiej nigdy potrzeby. Ani też bliskiej jakiejś zaufanej hamowni. Nie? Jest mega głośny wydech, ale to już bym wolał zrobić taki wydech, wiesz, na klapkę. Porządny. Czyli na co dzień, powiedzmy, można trochę ciszej. Czyli żeby... w tym filmie od razu możesz powiedzieć ludziom swój plan działań. No oczywiście, ja mówię, żeby ludzie wiedzieli, bo to będą odcinki, które mam nadzieję będą oglądać. Co jeszcze z takich rzeczy, które ten... No pierdołki, jakieś zameczki, duperelki, ogólnie trochę ręczny. To jest taki twój pierwszy projekt, który będzie składał taki i wizualnie, nie, to i taki wizualnie. Pierwszy. To jest pierwszy. Dlatego taki... uwierz mi, jak zaczniesz robić, to robiąc jedno, wpadnie ci do głowy trzy inne rzeczy. I dlatego jak ja się śmieję, jak ktoś mówi, że na przykład kupi auto za miesiąc, to będzie skończony projekt. Jak dla mnie nie istnieje takie pojęcie jak skończony projekt, bo to się nigdy nie kończy. Mhm. No. Dokładnie, to jest zawsze Założysz koła, za pół sezonu stwierdzisz... Nie, to nie te koła. Te były fajne, ale w sumie widziałem, tamte może będą lepsze. Więc cały czas się tu coś przetwarza, dlatego to auto przez 5 lat tak naprawdę miesiąc w miesiąc pojawiała się nowa modyfikacja, nowy pomysł, nowe cokolwiek. Wiesz, że to jest pierwszy Nissan w moim życiu? Ja samochodów miałem lekko z 80 już. A mój... Ja miałem aut 30, może 40, a jest to mój co najmniej 15... No ty jesteś młody dzięcioł, to i co ty tymi samochodami... Się gra, się ma. Nie no, mówimy o tak tańszych... A ty je kupowałeś czy pożyczałeś na weekend? Pożyczałem na weekend bez zgody właściciela. Nie no, to u siebie oczywiście. Właśnie, to było w cudzysłowie. Wytnij to. Się wytnie. Nie, ale tak jak mówię. Nissana głównie sprzedałem, też go dałem Robertowi, dlatego że stwierdziłem, jak się chwyta wszystkie sroki z ogon, to nie da się tego wszystkiego połączyć. Jak mam robić auto do driftu, bawić się bardziej w ten drift, to nie jestem w stanie składać tego i żeby auto zajebiście wyglądało, żeby nie upalać go, nawet jeśli wiem, że go nie mogę, a i tak bym bardzo chciał. Więc po prostu stwierdziłem, że złożę sobie Tomes 15, o której mówiliśmy jakiś czas temu. Plus jeszcze jest auto, które dąży do mnie z Japonii. Też pewnie nakręcimy o tym jakiś ciekawy kawałek. Oczywiście, że Nissan, no to nie muszę chyba tam dużo kontynuować. Same Nysy. No więc pewnie współpraca między mną a Robertem jeszcze się pewnie nieraz powtórzy. A ja mam nadzieję, że w przyszłym roku ten samochód na jakimś fajnym, tłustym zlocie będzie takim małym cukiereczkiem, takim okazem, wiesz. No ja myślę, że jeśli masz... Zrobi robotę. Wiesz co, no masz na to chęci, masz na to czas, masz ludzi, masz dobry motyw na to auto przede wszystkim, że nie chcesz go zniszczyć, tylko po prostu z każdym słowem, co mówisz, wydaje mi się, że po prostu chcesz dokończyć to, czego mi się już, no powiem szczerze, no nie chciało, już nie było, nie A było koniec na to końców czasu. Trafi do was. I to będzie tego nie wiem, do kogo trafi, nie wiadomo. No, jeszcze też nie wiem. Nikt nie wie. To co? W sumie... To taki odcinek. Nikt nie będzie wiedział. Dokładnie. Do samego końca wielka nie wiadomo. Właśnie. Trzymajcie się ciepło. My z Maćkiem jeszcze idziemy. No, może nie wiem, gdzieś na jakiś spacer. Szczurana ci pokażę. No, jedziemy jeszcze, bo ja tu przebyłem 600 km, dosyć długą drogę. Więc jedziemy z Robertem pozwiedzać tu ich motoryzacyjne zakątki. No i co, będziemy w stałym kontakcie. Do zobaczyska. Dobra. Na razie.